Pechowy lot, lądowanie i bardzo niebezpieczny upadek Toma Hildego podczas konkursu w Oberstdorfie otwierającego turniej czterech skoczni. Pierwsze sygnały z obozu Norwegów były dramatyczne. Mówiło się nawet o złamaniu ósmego kręgu i końcu kariery skoczka. To straszne, co się stało. Bardzo współczujemy Tomiemu. Na pewno chciałby, żebyśmy zastąpili go godnie i pokonali wszystkich rywali. Spróbujemy tego dokonać. Już dwa dni po wypadku poobijany Hilde opuścił szpital i przyjechał do Garmisch, by spędzić Sylwestra z kolegami. Taka informacja może każdego zdołować. Uraz kręgosłupa to najgorsza kontuzja, jaka może przydarzyć się skoczkowi. Mamy nadzieję, że jego stan będzie się poprawiał. Jesteśmy optymistami. Taki jest sport, wypadki niestety zdarzają się. Oby wyzdrowiał i oby ten wypadek nie miał negatywnych konsekwencji na dalszą część jego życia. Na konferencji prasowej Norweg straszył wyglądem, ale był w dobrym humorze i wierzył w szybki powrót zarówno do zdrowia, jak i na skocznie. Moja pierwsza myśl po upadku to, że mam sezon z głowy. Jestem oczywiście przybity, ale już koncentruję się na leczeniu i jak najszybszym powrocie. Po powrocie do Norwegii Hilde przeszedł szczegółowe badania, które wykazały na szczęście jedynie drobne pęknięcie kręgu. Co najważniejsze, wykluczono operację. Wiadomości są bardzo dobre. Tom może już rozpocząć pracę z fizjoterapeutą. Za tydzień wprowadzimy trening siłowy, a za 4-5 tygodni, czyli na początku lutego, Tom powinien wrócić na skocznię. Rehabilitacja 24-latka przebiegła szybciej niż się spodziewano. Hilde wrócił nie tylko zdrowy, ale i bez urazu psychicznego oraz w świetnej dyspozycji. Na początek wygrał kwalifikację w Klingenthal i będzie z pewnością jednym z głównych faworytów Mistrzostw Świata w lotach w Vikersund. Wspaniale móc wrócić i znów cieszyć się skakaniem. Czuję się silny, skoncentrowany. Mam nadzieję, że zacznę wkrótce osiągać tak dobre wyniki jak te przed wypadkiem. Hilde może powtórzyć wyczyn Simona Amana sprzed 10 lat, kiedy to Szwajcar po ciężkim upadku Willingen został po kilku tygodniach podwójnym mistrzem olimpijskim w Salt Lake City.